Witam serdecznie Szachowa Polsko, z tej strony rzecz jasna Szparumen. Po czterech zwycięstwach z rzędu naszych biało-czerwonych apetyty wśród kibiców naprawdę urosły na miarę jedzenia. Zastanawialiśmy się wczoraj pod koniec transmisji wspólnie z Ankiem Kozakiem, czy dzisiaj przypadkiem nie trafimy na pierwszy stół, a tym samym czy przypadkiem nie zmierzymy się z reprezentacją Indii. Finalnie okazało się, że jednak nie, a przeciwnikiem Polaków dzisiaj była reprezentacja Wietnamu. Reprezentacja Wietnamu, która już tutaj namieszała na olimpiadzie, więc y, oczywiście, y, arcy trudne zadanie, kolejne arcy trudne zadanie przed Polakami. Zobaczcie, jak sobie nasi Biało-czerwoni z tym zadaniem poradzili. Na pierwszym stole Jan Krzysztof Duda mierzył się z dobrze znanym sobie przeciwnikiem, Le Quang Liem, wietnamski arcymistrz, który regularnie mieszka i żyje w Stanach Zjednoczonych. Arcymistrz z kręgu 2700+, a bliżej nawet 2750, więc oczywiście tutaj ścisła czołówka światowa. Zobaczcie jak ta partia przebiegała. D4, konie F6, C4, E6, konie w 3, D5, końce 3, C5 i... Tutaj następny ruch Janka, następny wybór Janka będzie takim ewidentnym sygnałem, że Jan Krzysztof Duda w tej partii przede wszystkim ma za zadanie nie przegrać. Ponieważ po CB1D5 takim najostrzejszym wyborem jest odbicie pionkiem z E na D5, wówczas wchodzimy w wariant Tarasza. Jeżeli zbijemy skoczkiem na D5, mamy wariant semi-Tarasza. Ale jest jeszcze taka dość nowoczesna linia cb d 4 na którą decydują się zawodnicy światowego formatu w momencie. Gdy chcą grać, po prostu bardzo solidnie. W tym momencie Le Griem zbił Hetmanem na D4, czyli e, główna linia, i po EBI d 5 białe z tego miejsca mają dwie główne ścieżki. Pierwszą z nich jest goniec G5, na którą zdecydował się Le Griem, natomiast e, taką drugą, bardzo forsowną, jest zagranie E4, co prowadzi do takiej forsownej, właśnie końcówki, którą e, swego czasu Jan Krzysztof Duda czarnym kolorem też chętnie grywał. E, też tak grywa bardzo często. E, inny zawodnik ze Stanów Zjednoczonych Wesley So em, który grał tak swoją drogą z chyba Wasilym Iwańczukiem i tę partię Przegrał więc, no naprawdę, tutaj też można w tym wariancie się oczywiście wywrócić. Ale znany jest on z tego, że pozycje czarnymi są bardzo, bardzo solidne i ciężko ten wariant przebić. Goniec G5, goniec E7, E3, Roszada. Zobaczcie, że Jan Krzysztof Duda ustawia pozycję z izolowanym pionem, czyli w bardzo mm, charakterystycznym również dla mnie stylu. Często tego typu pozycje mogą powstać z e, wariantu Ałapina w obronie sycylijskiej. I w gruncie rzeczy, właśnie takiego Ałapina na szachownicy mamy. Trzeba przyznać, że białe posiadają bardzo dobrą wersję, bo wyrzucili sobie gońca na pole G5, więc ten goniec nie jest tutaj poza, poza grą. Też pole D4 jest bardzo fajnie wybronione. Ciach goniec E2, koń 6 Hetman D3, H6 goniec H4, Hetman B6. To jest wszystko jeszcze bardzo dobrze znana tym zawodnikom teoria. Ja również kojarzę te warianty. Nawet nie, idea nie polega na tym, żeby tego piona bić od razu. Ale, żeby stworzyć tutaj pole D8 dla naszej wieży, więc tutaj już wieża sobie zerka na linię z Hetmanem w partii wieża D1. No i tutaj powiem szczerze, że bardzo ryzykowna decyzja ze strony Polaka. Ja tutaj spodziewałbym się zagrania po prostu goniec E6 z planem wieża AC8. No i nadal bardzo solidną pozycją. Bronimy sobie tego izolaczka, wprowadzamy zaraz ostatnią figurę do gry i potem zobaczymy, co dalej. A Polak. Po 8 minutach namysłu zdecydował się na mocne tutaj zaostrzenie sytuacji na szachownicy, bo wziął tego zatrutego pionka Hetmanem. No i trzeba przyznać, że tutaj jest to sytuacja. No, krytyczna, tym bardziej szacun dla Janka, bo zbił na B2 widząc mimo wszystko, że rywal cały czas jeszcze jest w swoim przygotowaniu debiutowym. Więc to jest naprawdę dość zaskakujący wybór. No i zobaczmy, jak dalej partia się toczyła. Wieża AB1, Hetman A3, bicie na F6, bicie na F6, skoczek bije D5, Wietnamczyk cały czas gra najlepsze posunięcia, i to niestety dla nas bardzo szybko. Po Hetman bije D3, skoczek bije f6, g bije f6, wieża d3, no i w tym momencie Jan Krzysztof Duda zagrał najlepsze posunięcie goniec f5, bo te posunięcie forsuje teraz wymianę wież, Wieża bije8 i tutaj bardzo ciekawe odbicie skoczkiem. Nie możemy odbić tego wieżą, ponieważ wisi pionek na B7, a po odbiciu skoczkiem, co prawda ten skoczek jest póki co bardzo pasywnie ustawiony. Natomiast pamiętajcie, że sytuacja na szachownicy też się znacznie uprościła i dzięki temu nie ma to aż tak dużego znaczenia. Z drugiej strony, jeżeli sobie podsumujemy atuty, które Janek posiada w tej pozycji, no to na pewno na naszą korzyść przemawia skrzydło hetmańskie, a w szczególności struktura pionkowa, bo mamy tutaj sytuację 2 na 1. Dużo łatwiej będzie Jankowi tutaj wytworzyć wolnego pionka, podczas gdy, okej, okay, nasza struktura na skrzydle królewskim jest naruszona i przykładowo w przyszłości pole F5 może być piękną placówką dla skoczka, ale mimo wszystko, mimo że to są zdwojone pionki, to one tutaj skutecznie blokują poczynania pionków przeciwnika i. Ciężej będzie rywalowi na skrzydle królewskim tego wolniaka sobie wyrobić. Zobaczmy, jak tutaj, obaj, panowie, tę końcówkę rozgrywali. Wieża B2, wieża C8, H4, szach na jedynce, król H2, wieża wraca na C2, także wymiana kolejnej figury. Wieża bije C2, goniec bije C2. No i tutaj trzeba przyznać, że jest tu taka pozycja, gdzie. No, jest to oczywiście remis, ale tutaj zasłużenie komputer wskazuje, że jest pewna presja ze strony białych. Tym bardziej, że Leku Liem dalej gra bardzo precyzyjnie. Zagrał gońcem na T4, no i niestety Janek zagrał posunięcie skoczek C6. Na szczęście dla nas, mm, Wietnamczyk tutaj tego skoczka pobił. Najlepsze teraz, według komputera, było skoczek B5 z planem skoczek D6 i podwójnym atakiem na e, pionki F7 i B7. E, na szczęście, jeżeli nawet by ten skoczek na D6 się pojawił, to na końcu mamy taktyczne rozwiązanie skoczek E5, a jeżeli koniec B3, teraz gramy B5 i ta sytuacja powinna się tutaj um, uprościć do remisu. Natomiast tutaj w ogóle zamiast koń D6 nagle jakiś bajeczny koń C3 było pożądane przez komputer z ideą taką, że jeżeli goniec F5 to goniec D5 i jeżeli goniec teraz wraca na D7, żeby nie dać sobie zepsuć kolejnej struktury pionkowej, bo wyobraźcie sobie taki scenariusz, no to to tutaj już mogłoby być realnie problematyczne, bo jest, są cztery wyspy pionkowe, podczas gdy białe mają jedynie dwie, ten skoczek pięknie gdzieś w przyszłości może się na polu C5 zameldować i to byłoby dla Janka oczywiście mocno niepożądane. Dane. więc tutaj na szczęście dla nas Wietnamczyk pobił na C6, nastąpiło w partii BC, co prawda tych wysepek nadal mamy 4, ale widocznie przy gońcach to nie jest aż tak istotne, bo teraz mamy wolnego pionka i zobaczcie, że goniec nie będzie aż tak dobrym blokerem, tak jak skoczek, bo te gońce są po tych samych polach i możemy sobie bardzo szybko wyobrazić scenariusz, gdzie Janek stawia gońca na E6 i ten pionek C może okazać się w przyszłości po prostu wolnym pionem. Król G3, królew 8, król F4, goniec C2, E4, C5 ze strony Janka. Janek ustawia teraz większość pionków po czarnych polach, tak żeby ten goniec nie mógł go atakować. Panowie jeszcze się tutaj potestowali. Król E7, król E3 i tutaj jedyne posunięcie, które prowadzi do remisu to... Albo inaczej utrzymuje równą pozycję, to posunięcie goniec A4. I teraz idea polega oczywiście na tym, że my tym królem za bardzo odejść nie możemy, bo wisi pionek na F7, więc coś musimy zrobić. A problem też jest taki, że po goniec B3 tu mamy goniec E2, a w momencie, gdy jest król E3, to groźbą w tej pozycji okazuje się być goniec B3. I. Oczywiście wymieniać nie chcemy, bo wówczas Pionek na B3 będzie kontrolował oba te piony, i możliwe, że z udziałem króla i wyrobieniem wolniaka na skrzydle królewskim. No niestety Janek by te partie przegrał. Także na nasze szczęście Janek się nie dał, nie dał tutaj oszukać i za kilka posunięć ta partia zakończyła się remisem. Jeszcze panowie tutaj troszkę się potestowali, widzimy, że partia nie była pozbawiona błędów. Jest to jak najbardziej ludzkie, tym bardziej, że są to końcówki, ale też te błędy jeszcze nie wchodziły na taką skalę, żeby Janek w którymś momencie miał pozycję przegraną. Pewnie gdzieś tutaj na detalach mógł Wietnamczyk te problemy sprawić większe. Tutaj widzimy, że król na d3 było najdokładniejszym e, najdokładniejszym wyborem z ideą taką, że jak goniec na e6 to goniec na f3 i pewnie jakieś tempowanie tutaj mogłoby się pojawić. Pewnie docelowo gdzieś tym królem musimy się przedostać i właśnie chyba tego typu pozycje mogą być dla nas bardzo problematyczne. Ale to nie jest nasze zmartwienie, bo Wietnamczyk zagrał królem na d2, dzięki czemu teraz dograliśmy goniec e6 i po królce 3 mamy bardzo ważny goniec c8, żeby na królce 4 zawsze tutaj grozić rywalowi związaniami, a jeżeli goniec f3, nadal goniec a6 i teraz król Wietnamczyka się przedostać nie może, więc panowie. Pograli jeszcze kilka posunięć i zgodzili się na remis. Także taka partia, szczerze powiedziawszy, bez większej historii. Jan Krzysztof Duda dzisiaj stricte zadaniowo, czarnym kolorem, miał tę partię nie przegrać i ta sztuka mu się udała. Także póki co pół na pół, pół, a my lecimy teraz tam, gdzie szukaliśmy punktów, czyli na drugą szachownicę, gdzie Radek Wojtaszek podejmował innego silnego Wietnamczyka białym kolorem. Radek Wojtaszek swoją partię rozpoczął od posunięcia d4 i co ciekawe, zarówno na pierwszej jak i drugiej szachownicy, pierwsze 4, a nawet pierwsze 5 posunięć wraz z posunięciem cb1d5 wyglądały tak samo. Jan Krzysztof Duda w tym momencie zbił pionka na D4, podczas gdy Nguyen Son zbił skoczkiem na D5. Oczywiście nie wiem, czy tutaj wymowa była prawidłowa. Jeżeli ktoś studiował język wietnamski, to może dać znać. A ja nie skupiam się na tym, skupmy się na tym, co działo się na szachownicy, bo Radek Wojtaszek naprawdę tutaj odrobił zadanie domowe i pięknie, naprawdę mm, wyszedł z debiutu. Goniec B4, go Koniec D2, bicie, bicie, krótka roszada goniec C4, to jest wszystko bardzo powszechnie znana teoria, jeżeli miałbym wam tutaj wiadomo, że to, że to jest powszechnie znana teoria nie oznacza, że wszyscy z nas muszą o tym wiedzieć, generalnie czarne mm, idą na pozycję bez centrum, bo białe posiadają bardzo silne centrum, ale zobaczcie, że w zamian za to udaje się czarnym sporo uprościć pozycję, bo już po pierwszych dziewięciu posunięciach czarne wymieniły dwie lekkie Figury. I to zazwyczaj mm, prowadzi do tego, że te centrum już nie będzie aż tak dla białych takim dużym sukcesem, a dla czarnych te centrum przeciwnika nie będzie taką dużą bolączką, bo głównie z centrum jest taki problem, że przy dużej ilości figur nasze figury, gdy rywal posiada wysoko centrum, mają dla siebie mało miejsca. I, i na odwrót, jeżeli my mamy silne centrum, dzięki temu mamy bardzo dużo przestrzeni, żeby nasze figury aktywnie poustawiać. I mniej figur tym mniejszy problem dla osoby, która tego centrum nie posiada. Roszada goniec C4, koń D7, krótka B6, zobaczcie, że tutaj Radek Wojtaszek naprawdę gra bardzo szybko te posunięcia, godzina 35 na zegarze, pamiętajcie, że zaczynając partii macie godzinę 30, więc tutaj ewidentnie Radek jest jeszcze w swoim przygotowaniu, skoczek na F6, hetman F4, 1 D5, wieża ad 1 Hetman D7, prawdopodobnie Hetman D7 to jest pierwszy ruch który tutaj wybija Radka z takiego swojego przygotowania bo w tym momencie Radek na pewno miał przygotowany goniec B7 i po 1 D5 chyba tutaj komputerowe są takie posunięcia jak B5 lub wieża C8 i pewnie na to najbardziej się tutaj Radosław Wojtaszek nastawiał pewnie coś tutaj w ten deseń, nawet kojarzą mi się Podobne bardzo partie, gdzie widziałem, że białe w tej konfiguracji figur odnoszą rewelacyjne wyniki. Natomiast tutaj zawodnik z Wietnamu wymyślił bardzo kreatywną ideę, mianowicie polegającą na tym, że po biciu na D5 ten Hetman zmierza, moi drodzy, na pole G4 i ten Hetman tutaj wydaje się, że stoi troszkę dziwacznie, ale troszkę kwestionuje też pozycję Hetmana na F4. Jeżeli Radek by tak po prostu zbił na G4, to niestety pogoniec koniec bije G4 nie byłby to duży problem, gdyby nie fakt, że teraz może Wietnamczyk po prostu uprościć pozycję jeszcze bardziej i za moment po prostu wyblokować 5 D6. Z jakiegoś powodu komputery znacznie bardziej wolą te same struktury, ale z Hetmanami na szachownicy. Co ciekawe król wydaje się być Słabszy u Radka, a jednak strata Hetmanów powoduje utratę jakiejkolwiek przewagi. Także w tej pozycji Radek to rozumie, gra Hetman T7, żeby te Hetmany na szachownicy zostawić. Hetman H5, koń E5 w tym momencie następuje. Może troszkę bardziej dokładne według komputera przynajmniej byłoby posunięcie D6, żeby tutaj tym pionkiem już od razu cisnąć, ale pewnie Radek obawiał się takiego posunięcia jak goniec H3. Jak zobaczycie za moment, to ten ruch naprawdę może być e, no sporym. E, Problemem w tej pozycji, z tego względu, że mm, no właśnie nastąpiło w partii koń e5 i prawdopodobnie, no nie wiem, nie chcę tutaj nic mówić, ale bardzo możliwe, że Radek Wojtaszek kompletnie przeoczył ten ruch, bo no jaka jest w ogóle idea, po h3, jeżeli my tego gońca najzwyczajniej w świecie bijemy, to problem jest taki, że mm, czarne nagle bardzo mocno wykorzystują ustawienie naszych figur, yy, przez co Atakowany jest Hetman, pamiętajcie, że Hetman H5 atakuje skoczka, więc żeby tego skoczka pobronić, to Hetman musi pójść albo na E7, albo na D6. Jeżeli pójdzie na D6, to jest posunięcie koń E4, jeżeli pójdzie na E7, to jest posunięcie wieża z C na E8, nie wieża z F, ponieważ wtedy po F 8 nastąpią po prostu masowe wymiany z bardziej lub mniej równą pozycją ale powierza C8 jeżeli radek musi odejść gdzieś hetmanem na B4 to powierza E5 tutaj tak naprawdę pozycja króla przesądza o wyniku partii, który będzie oczywiście na, na korzyść czarnych. Także tutaj, goniec H3 to na pewno był tak zwany szoker em, ze strony gracza grającego czarnymi. Na szczęście dla nas, tutaj Radek Wojtaszek jeszcze zachował zimną krew. Zagrał wieża z F na E1, ale zabrakło tego samego po posunięciu wieża C8. Tutaj już pozycja jest naprawdę krytyczna. Jedyne posunięcie, które trzyma w ogóle białe przy życiu, to Hetman E7, ale bardzo ciężko jest taki ruch wykonać. W momencie, gdy po pierwsze czarne mogą zagrać losową wieżą na pole E8, grożąc zdobyciem skoczka, dodatkowo grożą różnego rodzaju motywy typu wieża bije C4, nawet dokładniej jest pewnie zacząć od bicia na G2, gdzie po król G2, teraz wieża C4, koń C4, Hetman G4. Nie wiem, czy Radek w ogóle widział te warianty, zakładam, że tak, bo tutaj czarne mogą, e, może nie król F1, a w ogóle Hetman H3 tutaj prowadzi do remisu, i na król G1 jest Hetman G4. A jeszcze dodatkowo jest opcja król E2. Tyle, że tutaj Radek musi oddać Hetmana. Chociaż z drugiej strony wyobrażam sobie scenariusz, gdzie tutaj jeszcze pewne szanse Radek mógłby mieć na wygraną. Jeżeli tutaj nie ma jakiegoś konkretu typu wiecznego szacha, no to trzeba przyznać, że tutaj jeszcze mogą się zadziać bardzo ciekawe rzeczy. No nie będziemy się to zagłębiać, bo w partii tak nie poszło. Powierza C8, Radek zbił piąka i... No niestety, właśnie Wietnamczyk od tego momentu grał bardzo, bardzo precyzyjnie. Te komplikacje, niestety, tutaj ogarnął bardzo dobrze i kolejne posunięcia, przynajmniej te najbliższe, wykonywał z chirurgiczną precyzją. W partii Radek zagrał Król BG2. Tu komputer jeszcze jakieś szalone wieża D4 pokazywał, że ratuje partię, ale nadal jest to bardzo niejasna sytuacja na szachownicy. Król bije G2, skoczek G4, rewelacyjny motyw odciągnięcia. Skoczek jest przeciążony, bo broni gońca. Stoi na bardzo takim. Mm polu, z którego łatwo nam tego skoczka atakować, więc no po prostu ten skoczek jest przeciążony. Radek finalnie de decyduje się go zachować na szachownicy. Oczywiście wymiana by tylko spotęgowała problemy, których pewnie już Radkowi by się rozwiązać nie udało. Więc konie w 3, wieża bije c4, hetman e7 i w tym momencie kolejne genialne posunięcie koń f6. W tym momencie e przeciwnik grozi wejściem wieżą na g4 i co ciekawe e to było w ogóle wygrywające posunięcie w tym momencie. Wieża G4 to jest najlepszy ruch w tej pozycji, gdzie po król H1 grozi w wieża E4. Hetman musi iść na D3, żeby bronić skoczka z F3 i teraz bardzo silne wieża F4. Myślę, że właśnie tego motywu nie znalazł Wietnamczyk, bo Wietnamczyk od razu zagrał wieżą na F4, ale różnica jest taka, że teraz oczywiście Radek może się tym skoczkiem ruszyć i Hetman stoi na E2, a nie na D3. Więc ma to naprawdę spore znaczenie, bo zobaczcie, że jeżeli by. W tym samym wariancie Radek zrobił to samo po Koń G1. To już nie ma króla na G2, więc można zbić teraz na F2. Nie mówię już o tym, że komputer sugeruje jeszcze jakieś silniejsze skoczki G4, no ale oczywiście oba ruchy prowadzą do wygranej. Natomiast w partii jeszcze zapaliła się nadzieja, bo po Koń G1 i e, tutaj komputer pokazuje, że jeszcze nie ma tragedii, ale na nasze nieszczęście pozycja jest naprawdę cały czas bardzo trudna do gry, i, i tutaj po. Po, po, po 27 ruchach z powrotem Wietnamczyk wychodzi ze znaczą, znaczną przewagą. Niestety, końce 3. Tutaj jeszcze Radek łudził się, że. I to pewnie słusznie łudził się, że tutaj jeszcze można coś, coś jeszcze znaleźć ciekawego, jakieś motywy Hetman F8, D7, D8, no ale niestety Wietnamczyk z zimną krwią pobił naszą wieżę, w partii jeszcze D7 właśnie z groźbą bicia wieży i takim szalonym matem zaprezentuje Państwu tego typu sztuki, to jest to na co liczył polagrodak, no ale niestety Wietnamczyk Zbyt doświadczony jest na tego typu wygibasy. Tutaj jeszcze jedyne posunięcie Hetman D3. Idea polega na tym, że teraz po król G2 czarne po prostu grają posunięcie G6 i teraz żadne tego typu idee nie wchodzą, bo mamy król G7. Dokładnie tak poszło w partii. Jeszcze próba dorobienia Hetmana, ale co jest najgorsze, to nawet po wymianie Hetmanów ta końcówka dla naszego rodaka Polaka jest przegrana i finalnie niestety. Radek Wojtaszek się poddał. Jeszcze trochę tych ruchów wykonali. Wieża A5, Ciach, Ciach. Król B4, H5, A4, H4, A5, H3. Swoją drogą dobrze jest zobaczyć, jak się taką końcówkę realizuje. Bo miski Karu na Kamurą na Title Tuesday się nie udało. Natomiast e, zawodnik z Wietnamu tego problemu nie miał. Powierza F4. E, Radosław Wojtaszek się poddał. Prawdopodobnie w obliczu tego, że po król B5 jest po prostu wieża F5. A jeżeli musimy wracać królem na B3, to pewnie jest nadal posunięcie wieża F5 z totalnie przegraną pozycją. Także na pewno tutaj białym kolorem wynik mocno niepożądany. Radek Wojtaszek szkoda, bo bardzo dobrze przy Przygotowany był na tę partię. Bardzo fajną ideę wyciągnął, trzeba przyznać, że do 20 posunięcia praktycznie wiedział co robi. No ale niestety tutaj Wietnamczyk bardzo go ciekawie przechytrzył tą ideą z przestawieniem Hetmana na H5 i tego typu sztuczka z gońcem H3 to naprawdę są wyżyny szachowych możliwości. Nie tylko Nygujena, ale i, 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 i całej czołówki. Świata no szkoda na pewno, ale jeszcze mamy dwie szachownice, które są w grze. Tak więc przejdźmy zobaczyć, co się u nich działo. Na czwartej szachownicy, Szymon Gumularz zagrał naprawdę rewelacyjną. Partie. Zobaczcie sami posunięcie C4, także partia angielska, system, na który Szymon Gumulasz dość często e, decyduje się w swoich partiach, ma w nim naprawdę spore doświadczenie i uważam, że to był bardzo dobry wybór, bo zresztą zobaczcie dlaczego. W partii E5G3, 3 konie koniec 6 G2 i tutaj posunięcie C6. Posunięcie C6, na które sam chciałem się zdecydować w partii z Igorem Janikiem, e, grając w greckiej kawali. Ale przyznam się szczerze, że nie zagrałem tego systemu dokładnie z tego powodu. E, Jaki pojawił się tutaj w partii, bo Szymon Gumularz zagrał skoczek F3 i to właśnie ten ruch jest takim troszkę problemem w tej pozycji, bo po E4, koń D4 ja chciałem zagrać ten sam wariant, na który zdecydował się Wietnamczyk, czyli hetman B6, ale niestety po posunięciu skoczek B3. A5, to wiedziałem, że to jest oczywiście dobry ruch Tylko, że tutaj białe grają Posunięcie D3 i za moment Nie będzie wiadomo, czy my Tymi ruchami Hetman B6 A5 W jakikolwiek sposób polepszyliśmy Swoją pozycję, podczas gdy Szymon po prostu podrywa centrum Za moment wyrzuci gońcem Hetmana następem, wejdzie skoczkiem na C3 Zawsze na A4 po prostu wróci skoczkiem Na D2, figury białych stoją naprawdę Bardzo logicznie, a często czarnymi Musimy tutaj pajacować I decydować się na jakieś taki kurczę dziwne manewry, których ja osobiście nie rozumiem. W partii goniec B4, w partii skoczek C3, A4, skoczek, no właśnie nie skoczek na D2, tylko goniec E3, to o czym mówiłem. Teraz Szymon zadaje pytanie, co teraz zrobić z tym Hetmanem? Zawodnik z Wietnamu, oczywiście, tym Hetmanem wracać pasywnie na D8 nie chciał. Okazuje się, że to jest w ogóle najlepsze posunięcie i jedyne, które trzyma w tej pozycji równowagę. Po posunięciu skoczek D4, teraz D5 jest jedną z możliwości, które tutaj jeszcze dają czarnym jako tako wyrównaną grę. Można wtrącić nawet A3. Jest tutaj naprawdę sporo możliwości, ale zobaczcie, że białe mają już cztery lekkie figury w grze i są gotowe do ruszady. Podczas gdy figury czarnych na skrzydle hetmańskim stoją bardzo, bardzo słabo. Więc. Nie jestem fanem, nie jestem niestety, tego systemu e, i w ten sposób e, trzeba naprawdę wiedzieć, jak się ustawiać. Tym bardziej, że zawodnik z Wietnamu zagrał C5 i można by powiedzieć, że od tego momentu Szymon nie popełnił żadnego błędu w partii, bo poszło skoczek D2, posunięcie A3, wieża B1. Rewelacyjne zrozumienie pozycji, że po AB jest po prostu wieża, bije B2. Skoczek jest co prawda niebroniony, ale też tam Hetman wisi na końcu, więc ten Hetman na polu B6 naprawdę tutaj jest, e, można by rzec, że jedynie problemem dla. E, zawodnika grającego czarnymi w partii jeszcze E bije D3, i tutaj rewelacyjne nieodbicie na D3. A moi drodzy, B bije A3. W tym momencie nie można być gońcem, a powierza bije A3. Dodatkowo wspaniałe posunięcie skoczek B5. Ponownie strata pojedynczego pionka. Tutaj w żadnym stopniu nas nie boli. Zobaczcie, że czarne na te dziwne idee typu A5, A4 straciły bardzo dużo czasu, i to wszystko sprawia, że po prostu pozycja y, Szymona jest totalnie wygrana. I w przeciągu dosłownie 15 posunięć partia się tak naprawdę zakończyła. Szymon zdobył wieżę zaskoczka, zrobił roszadę, co prawda Wietnamczyk jeszcze tutaj uczknął pionka nam po drodze, ale nie jest to żaden problem, bo figury białych są zbyt zdrowo ustawione, ten pionek przewagi na skrzydle hetmańskim w niczym przeciwnikowi nie pomaga i to już jest kwestia techniki, żeby przesądzić o wyniku tej partii. Bicie na D6, Fajna pułapeczka bo skoczek D4, i tutaj byłyby spore problemy, ale nawet taka podstawka nadal podtrzymuje przewagę białych. Także zobaczcie, jak ta pozycja Szymona jest po prostu świetna w partii. Goniec E3, koń E5, wieża C1, goniec E6, i tutaj wieża bije B7. Wymieniamy kolejne piony. Nie ma to zupełnie e, żadnego problemu dla nas, bo otwieramy kolejną linię. Wchodzi wieża na siódemkę, co sprawia, że e, jest to bardzo duże dla przeciwnika zagrożenie. Hetman bije A3, goniec D5, bicie, bicie, ostatnia nadzieja, konie w 3 szach, ale oczywiście tutaj Szymon nie nabiera się po raz kolejny na e, sztuczkę koń E1, wieża E1, goniec E1, tylko odchodzi sobie spokojnie królem e, do rogu szachownicy, żeby nie podchodzić pod ataki tego skoczka. W partii goniec D8, teraz król G2, z tego powodu, że już w. Wcześniej wspomnianych taktyk nie ma. Hetman A8, jeszcze jakieś wygibasy, tutaj zawodnik z Wietnamu stosuje. Zobaczcie, że gra już te posunięcia praktycznie na sekundach, więc no tutaj ewidentnie Szymon. Miał pełną kontrolę nad tą partią. W partii skoczek A5, wieża A7, i dokładnie w 31. posunięciu Wietnamczyk się poddał, w obliczu tego, że po prostu realnie nie ma gdzie tym Hetmanem odejść, a po Hetman A7 następuje koniec A7. No i Szymon Gumulasz przywraca wiarę nam w tym meczu. Jest półtora półtora i wyjątkowo w dniu dzisiejszym, dla kontekstu całego meczu, przeanalizuje dla Was również partię Mateusza Bartla, który mierzył się na trzeciej szachownicy czarnym kolorem z kolejnym silnym wietnamskim arcymistrzem. Zobaczmy, jak mu poszło. Co ciekawe, w dniu dzisiejszym na trzeciej szachownicy doszło do pojedynku streamerów. Oprócz tego, że obaj panowie są artymistrzami, ponieważ e, oczywiście Mateusz Bartel nie trzeba przedstawiać Matibar na YouTubie, sami sobie zerknijcie na jego twórczość. Natomiast e, zawodnik grający ile Biamille... Let One Mean to jest również streamer pod nazwą Wonderf Wonderful Time i trzeba przyznać, że tutaj też miałem okazję się z nim mierzyć niejednokrotnie w różnego rodzaju turniejach, szczególnie Arena Kings, także takim, takiemu turniejowi stricte dla streamerów poświęconemu i tutaj trzeba przyznać, że Wonderful Time to jest zawodnik, który... Ewidentnie ma taki zmysł taktyczny. Często nie rozumie pewnych pozycji na takim poziomie 2600. Ale na takich wiecie, sztuczkach, na takich niskich czasach, czuje się jak, jak ryba w wodzie. Zobaczmy, jak poszło Mateuszowi w tej partii. D4 konie f 6 C4 E6, końce 3 goniec B4, także mamy obronę Nimzowicza. W partii E3 także bardzo klasyczny system. D5 Konie w 3, Roszada. No i ostatnio bardzo popularne. Goniec D2. Posunięcie, które jest naprawdę bardzo proste w grze, i szczerze powiedziawszy, to jest jeden z tych systemów, dla których z którego to powodu ja przestałem grać obronę Nimzowicza, bo zawsze mi się tutaj kojarzy, że czarnymi. Musimy walczyć o wyrównanie, a białe mają naprawdę bardzo prostą grę Generalnie zasada polega na tym, że kiedykolwiek czarne grają przez B6 Białe od razu biją na D5 I po ED grają gońcem na D3 I problem jest taki w tej pozycji, że białe mają bardzo patologiczny plan Mianowicie stawiają konia na E5 I niezależnie od tego, co robią czarne Grają po prostu F4 Zobaczcie, że figury, figury białych stoją bardzo zdrowo Struktura pionkowa ustawiona w centrum po czarnym kolorze W przyszłości ten czarnopolowy goniec idzie przez pole E1 na pole H4 Białopolowy pięknie tutaj patrzy No jest to naprawdę bardzo Prosta i zdrowa pozycja dla białych A czarne często muszą tutaj udowadniać Że e, uda im się jakoś Te centrum skontrować Finalnie chcemy postawić koja na E4 No ale to też w wielu przypadkach nie jest takie proste e, Mateusz Bartel tutaj wybrał Bardzo dobry plan gry, bo zagrał gońcem na A6 e, Wymieniliśmy prawdopodobnie Najsilniejszą figurę przeciwnika Także nastąpiło bicie, bicie, roszada No i bardzo tematyczne uderzenie C5 Tutaj komputer słusznie zresztą wskazuje i to jest bardzo klasowe posunięcie. Goniec B4. Szkoda na pewno, że Mateusz tego nie zagrał, bo w momencie, gdy uda się Mateuszowi tak najprościej w świecie wymienić tego skoczka, który jest obrońcą pola E4 i jeszcze nie daj Boże, jakby Wietnamczyk zbił gońcem, no to po posunięciach typu koń E4 wydaje mi się, że to powoli czarne mogą myśleć o e, czymś więcej. Wyobraźmy sobie scenariusz, gdzie te skoczki znikają z szachownicy. Wiadomo, że końcówka skoczek na gońca e, w tym przypadku będzie. Będzie dla czarnych po prostu czystą zabawą. Więc y, oczywiście tutaj na pewno by zawodnik Wonderful Time zagrał gdzieś tym skoczkiem, może na E2, może gdzieś na nawet na B1, żeby po biciu na D2 odbić to skoczkiem. No ale już w tej redakcji, gdzie y, pozbyliśmy się tych lekkich figur, teraz możemy zagrać C5. Ten skoczek na D2 stoi dość głupio, dużo lepiej stoi na C3. Teraz nie będzie ona atakował pionka D5 w żadnym scenariuszu. Wydaje mi się, że tutaj czarnym mają. Problem debiutowy całkowicie rozwiązany. No, a tutaj C5 nastąpiło w partii i co ciekawe nagle robią się jakieś małe problemy, bo pogoniec E1 nastąpiło bicie, bicie. Skoczek C7, goniec H4. No i taki ruch, którego Mateusz raczej nie lubi wykonywać ruch do tyłu swoją figurą. Goniec E7 wszystko się broni, także jest w porządku. Tylko nie ma za bardzo takiej perspektywy, co dalej. My odpieramy jedynie groźby naszego przeciwnika. Okej, okay, oczywiście gramy czarnymi, ale zobaczcie, że tutaj jednak no białe stoją bardzo, bardzo w tej pozycji. W partii Hetman B3. Okej, okay. Hetman D6, e, A3 Także tutaj też widać, że Wonderful Time też nie wie do końca jak tę pozycję Rozgrywać, 16 minut nad tym posunięciem Myślał i to jest dobry znak Bo Matibar e, Sporą przewagę czasową tutaj posiadał No ale niestety do momentu kolejnego Swojego posunięcia, bo zagrał B5 Nad którym myślał przez 20 minut I to jest bardzo zły znak, bo Mateusz Bartel To jest artymistrz, który kładzie Ogromną wagę do zarządzania Zegarem i kiedykolwiek widzę, że e, Mateusz e, jeśli długo nad posunięciem, no to wiem, że w jego głowie dzieją się różne rzeczy, szczególnie wiem to z jego analiz. Oczywiście na YouTubie, i że coś tutaj ewidentnie mu się nie podoba. Na szczęście dla nas, B5 było w tym momencie najlepszym posunięciem. Także ten czas poświęcony na tę pozycję, na szczęście został e, zaowocował wyborem najlepszego posunięcia. No ale problem jest taki, że tego czasu nam nikt za to nie zwróci. W partii wieża F3, zobaczcie, że ten wonderful time on gra bardzo zdrowo, on gra bardzo patologii Chcę po prostu te figury przestawiać. Chcę tutaj zostawiać sobie różne możliwości na atakowanie naszego e, arcymistrza, e, w partii hetman b6 bardzo dobra idea, chcemy tutaj wziąć pod ostrzał pionka d4, świetna idea, b5 właśnie, żeby to pole b6 dla hetmana zwolnić, w partii król h1, jeżeli zbijemy na d4, to tutaj niestety koniec f2, możemy w pewnym momencie zrozumieć, że po hetman d2 wieża d1, no niestety nasz hetman został właśnie złapany, więc e, Mateusz tego oczywiście nie zagrał, poszło wieża d8, wieża d1, i skoczek D7, no i cały czas wydaje się, że jesteśmy o włos, żeby komfortowo te partie po prostu zremisować kolorem czarnym, bo pogoniec F2, zobaczcie, że Mateusz wrócił skoczkiem na F6 i jest to taka cicha propozycja remisu, to znaczy nie wiem, czy oczywiście Mateusz by powtórzył, bo pogoniec H4 nie ma tutaj obowiązku powtarzania, można zagrać jakiekolwiek inne posunięcie, nawet pionkiem H6, albo nawet A6, albo hetman B7, żeby wzmocnić pozycję, no ale myślę, że czarnym kolorem tutaj Mateusz po prostu Sprawdził przeciwnika i wyciągnąłby Wnioski po partii z Tomasem Sousą Że też nie ma co Przebijać głową muru Natomiast no niestety dla nas Wietnamczyk gra H3, to znaczy, że po prostu On chce dalej kontynuować partię W partii A6 i szkoda, że tutaj Mateusz nie zagrał A5 Bo A5 daje nam opcję B4 w przyszłości z planem AB i finalnie wyrzucajmy skoczka z pola C3. Niestety dla nas ten skoczek stoi bardzo dobrze, bo dopóki ten skoczek tu stoi, to nasz skoczek nie może zawitać na polu E4. A dopóki nasz skoczek nie może zawitać na polu E4, to tak naprawdę nie możemy wykorzystać tej e, bardzo wysuniętej struktury pionkowej przeciwnika. I w związku z tym po prostu białe cały czas e, udaje im się dowie, dowodzić, że to co zrobiły ma jak najbardziej dużo sensu. Także A6 uważam, że tutaj troszkę takie właśnie za mało agresywne. Za mało agresywne. Tutaj Matibar powinien odpalać A5 mnie. No ale dobrze, mamy w partii F5, goniec D6, wieża E1. No i tutaj Matibar y, zagrał wieża B8. Mateusz Bartel, szanowny artymin, komputer. Cały czas idzie się z fanem tego B4, żeby tego konia tutaj za wszelką cenę wyrzucać. Y, pytanie, czy my możemy się na to zdecydować? Bo tu mogą być jakieś słabości taktyczne, typu bicie. Ale chyba nie ma żadnego problemu typu Hetman B4, Goniec B4. Bo na końca 6 zawsze mamy wtrątkę, wtrątkę i wieża E8. Na nasze szczęście. Możliwe, że Mateusz tego nie widział, bo, e, bo, 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 bo wydaje mi się, że w takim przypadku mógłby na B4 się zdecydować. Zawsze chcemy tego gońca e, oddać za skoczka. To będzie dla nas rewelacyjna sytuacja, bo pakujemy koja na E4. Wieża B8, kolejny taki ruch asekuracyjny. Tak jakby bardzo mocno przygotowujemy się do tego planu B4. Zobaczcie tym samym, że A6 zupełnie nam się nie przydaje. Zobaczcie, że tutaj zamiast A6. Możliwe, że wieża B8, jeżeli tutaj z jakiegoś taktycznego punktu, powodu nie, nie przegrywamy, to wieża B8 z planem B4 jest jak najbardziej dobrym pomysłem. Więc na pewno tutaj Mateusz był zły, że zagrał A6 yy, i wieża B8, bo, bo na końcu gramy B4, na które straciliśmy bardzo dużo czasu. I po AB, no, bo zobaczcie, że co prawda stawiamy końca na B4, ale teraz już po H4. Pogoniec bije C3, BC. Jak zagramy koń E4, to za dużo nam to nie daje, bo zobaczcie, że co prawda, skoczek stoi bardzo dobrze, tak, to jest prawda, ale nasza uwaga. Poszła na tyle na skrzydło hetmańskie, że teraz białe nas na królewskim po prostu dojeżdżają. Bo w tym czasie, gdzie my tutaj poprawialiśmy A6, wieża B8, to białe bardzo sprytnie przerzuciły swoje figury na skrzydło królewskie i niestety tego czasu najzwyczajniej w świecie nam brakowało. Mateusz bardzo zobaczcie, 9,5 minuty po 27 ruchach. On ewidentnie tutaj te, w tej pozycji nie czuł się dobrze. Znam Mateusza i wiem, że jak on czuje się dobrze, to gra po prostu bardzo szybko. I to jest jak najbardziej normalne. Ja też w swoich partiach często decyduję się na warianty, których, w których potem po prostu nie czuje się dobrze. I to jest tak najbardziej część gry. Także tutaj. Nie ma żadnego problemu z tym No ale trzeba przyznać, że, że, że w przypadku Mateusza Właśnie to wyczucie pozycji ma na pewno bardzo duże znaczenie Żeby on się komfortowo czuł w tych strukturach Które akurat sobie na partię przygotował Wieża FE3 poszło w partii Na szczęście tutaj Wietnamczyk nie zagrał wieża G3 Tak głupotologicznie co mogłoby być naprawdę sporym problemem Bo cały czas bicie, bicie, koń E4 No tutaj już tego typu sztuczki Wydaje mi się, że jakieś maty nawet tutaj się mogą pojawić Oczywiście mi jest bardzo łatwo powiedzieć, bo ja tutaj mam dostęp do y, pana wszechwiedzącego. Ale no, wizualnie wygląda to bardzo, bardzo y, no, nieprzyjemnie. W y, partii wieża f 3. No, i tutaj, może jeszcze Mateusz miał jakąś nadzieję, że, że coś tutaj uda się ulepić. Ale pozycja jest nadal bardzo trudna. Goniec bije C3, wybór Mateusza, BC, y, Hetman D6. No, zobaczcie, że właśnie bardzo dużo tych takich małych niedokładności. Mateusz stara się przyspieszyć. Zobaczcie, że tutaj ma 5,50, tutaj 6,16. Stara się sprowadzić przeciwnika również do niej do czasu, ale na nieszczęście dla nas, no niestety, wonderful time wie jak tymczasem zarządzać. I po Hetman bije F6, gra bardzo szybko, bardzo zdrowo. Hetman H5, Mateusz niestety popełnia kolejny błąd. H6 w partii, niestety bardzo dokładne H4 stopujące ideę Hetman G5. Jeżeli nie uda nam się wymienić Hetmanów, no to. Prędzej czy później niestety nasz król polegnie i na nasze nieszczęście niestety tak ta partia się skończyła. Skoczek G4 z atakiem na Hetmana, Hetman D6, genialne posunięcie F6. No i niestety te figury Mateusza nie są wystarczająco dobrze ustawione, żeby żeby teraz odeprzeć atak, który się w tej partii e, uiścił, że tak powiem. Król bg7, no i niestety wieża g3, po którym Mateusz skapitulował w obliczu tego, że po hetman g 3 double muffin, Stoczek f5 za atakiem na króla i hetmana. No i na nasze nieszczęście Mateusz tę partię przegrywa i na pewno to będzie bardzo bolesna analiza dzisiaj, ja na pewno sobie obejrzę perspektywę Mateusza, bo... Bo oglądam codziennie, niezależnie od tego, jak mu idzie. Jest to dla mnie kopalnia wiedzy i różnego rodzaju takich psychologicznych dywagacji, z którymi ja sam się mierzę. Na pewno bardzo szkoda. Bardzo szkoda, bo, ma, bo dzisiaj Szymon Głomularz naprawdę był bardzo silnym punktem reprezentacji, i to właśnie na nim dzisiaj mogliśmy oprzeć to całe zwycięstwo. Jan Krzysztof Duda też dorzucił od siebie połówkę. No na pewno coś na tych dwóch stołach, 2 i 3, no nie zagrało. Nie zagrało. Trzeba też przyznać, że zawodnicy grali bardzo dobre partie, szczególnie właśnie w partii z Radkiem Wojtaszkiem Rywal. No dzisiaj wspiął się na wyżyny swoich możliwości. Trzedł z przygotowania. Po czym naprawdę w bardzo oryginalny sposób po prostu naszego reprezentanta pokonał. No tutaj na pewno Mateusz będzie smutny i, 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 i serce mi się kraja, bo wiem, że wiem, jak dużo to dla niego znaczy i jak pomimo swojego doświadczenia i ilości, ilości występów w polskiej reprezentacji, to wszystko ma dla niego duże znaczenie i, i, i bardzo fajnie się to ogląda, i wierzę że wierzę, że jeszcze wróci Mateusz do tego turnieju, ale. Ale z pewnością to nie jest na pewno dla niego łatwy okres, szczególnie od, od turnieju w, w Marcylii, można by rzec, bo już bo po tym turnieju w Benackę, gdzie, gdzie zwyciężył, gdzieś ta, ta tendencja się pojawiła z ostatnie trzy turnieje o tym wskazują. Trochę podobnie jak u mnie, ja ten turniej na minorce zagrałem rewelacyjnie, też hiszpańskie klimaty, a potem, a potem też ta tendencja jest zniżkowa, także jasne rozumiem tutaj bardzo Mateusza. No nic, walczymy dalej. Szczerze powiedziawszy nawet gdzieś tam nie oglądałem dzisiaj meczu, meczu dziewczyn, bo mnie bardzo, bardzo ten mecz panów. Interesował. E, mamy jeszcze 6 rund. Mamy jeszcze 6 rund, nawet nie dotarliśmy do połówki. Na pewno szkoda, właśnie, że dzisiaj z tymi Indiami nie zagraliśmy, bo, bo byłoby to na pewno też ciekawe widowisko dla kibiców. No ale turniej się nie kończy. E, mówimy Indiom nie do widzenia, a do zobaczenia. Miejmy nadzieję, że jeszcze w rundach typu 7-8 się e, spotkamy. Tyle ode mnie, Szachowa Polsko. Nie chowajcie głowy w piasek bądźmy nadal z Polakami, rodakami ja jutro będę komentował na Czeską Polskę od godziny 15, także zapraszam wszystkich żeby pomóc się naszym chłopakom podnieść po porażce i tak naprawdę teraz wyjdzie kto jest prawdziwym kibicem do zobaczenia więc jutro, pa pa